Dzień dobry, zapraszam do kolejnego czytania pod tytułem Czy on, ona jest szczęśliwy z nim, z nią? Czyli energia będzie dotyczyła głównie tej osoby, o którą tu pytacie, i tej osoby drugiej, tak? Tej trzeciej osoby. Raczej nie powinna się tu plątać wasza energia, chociaż tak naprawdę wszystko może się zdarzyć. I ostatecznie dopytam, czy ta osoba pozostanie z tą osobą tutaj w tym układzie, czy nie. I oczywiście pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, więc wielką poprawką na to, co usłyszycie, tak? Mamy czytanie. Dobra. To układ pierwszy po lewo to jest Malachi, ten zielony. W środku mamy granat niebieski obrabiany i po prawej stronie akwa. Anielski kwarc tęczowy. I jak trzeba, zatrzymujcie się, już zaczynam od 1. No jest odpowiedź nie, ale... Trochę widać tutaj sprzecznej energii, ale jakaś transformacja tej osoby jest, bo jest butterfly, jest transformacja i tu jest transformacja. To może być taka sytuacja, że ta osoba wróciła do kogoś, bo jest pojednanie, tak? Czyli wróciła do kogoś z przeszłości swojej. No i jest tu ta dwójka kielichów, która mówi o bratnich duszach, o tym, że te osoby się spotykają, o wyznaniach miłosnych. Więc tutaj te dwie karty są bardzo ładne, tak? W tym układzie, ale mamy też nie. Mamy również fish, czyli bogactwo, obfitość. Może mieć poczucie ta osoba bogactwa, obfitości w tym układzie, w którym jest tą osobą. Może też mówić, że wybrała na przykład tą osobę ze względów materialnych, chociaż może nie do końca, bo mamy coming together, have faith, trust your faith in the situation. Tej sytuacji, czyli ta osoba ma wiarę w tą sytuację, w której jest, tą osobą, w której jest, ale troszeczkę może powątpiewać. Może powątpiewać. I tutaj jest ten flower spirit, tak? Czyli delikatność i kruchość albo tej waszej osoby, albo tej drugiej osoby, z którą ta osoba jest tutaj w tym układzie. Zobaczymy sobie ten flower spirit. Przyjaźń. Mogą się przyjaźnić na razie, ale może to być i miłość, i przyjaźń w tym układzie. Może być na razie na etapie przyjaźni również. Tutaj jest inspiracja i radość w tej karcie. Inspiracja i radość. Sercu. No tu jest ta miłość, tu jest inspiracja, radość. Przyjaźń, tu troszeczkę powątpiewanie, tak, have faith, czyli ma ta osoba wiarę w tą sytuację, ale może trochę powątpiewać we własną wiarę, taki paradoks. Teraz kichnę. A z drugiej strony mamy nie. Tutaj jest Hagalas, która mówi o jakichś ciężkich przejściach, hartujących charakter, ale też mówi o transformacji. Tu w tych dwóch kartach jest mowa o tym, że albo ten związek przechodzi transformację, albo ta osoba przechodzi transformację w tym układzie z tą osobą. To jest najprawdopodobniej ktoś, kogo ta osoba znała już wcześniej i do kogo wróciła. Wróciła do kogoś z przeszłości. Zajrzymy może do Hagalasa. Na pierwszy rzut oka wygląda, że tak, że jest ta osoba szczęśliwa, ale jest ta karta nie, tak? Może
również. Zobaczymy ten Hagalas sobie. Przemiany życiowe i tu też jest przemiany życiowe, czyli duża zmiana w życiu tej osoby, wskutek bycia z tą osobą, czy tutaj powrotu do tej osoby. No i tutaj dwójka kielichów by sugerowała, że wszystko w porządku, że jest miłość, przyjaźń. Że ta osoba, że powrót do tej osoby, bycie z tą osobą, to duża zmiana w życiu tej osoby. Wewnętrzna transformacja tej osoby. Zdobywanie doświadczeń. Jeżeli Hagalas nie jest w balansie, mówi o nieurodzaju, o schłości, chłodzie uczuciowym, ale nie wydaje mi się, żeby ta karta nie była tu w balansie. Chodzi o tą dużą transformację w życiu tej osoby. I też w aspekcie pozytywnym urodzaj, lekarstwo, ochrona. Więc tutaj wygląda, że tak. Tutaj mimo tej karty nie, to wygląda, że tak. Że ta osoba jest szczęśliwa w tym układzie. I tutaj duże przemiany przechodzi. Duże przemiany i tu jest ta szczęście, radość, inspiracja i fysz jeszcze może zajrzymy. Pieniądze, zysk, zasoby, obfitość, tak? Czyli może tak być, że wybrała na przykład ze względu na sprawy materialne tą osobę. Jest taka opcja, ale może być tak, że po prostu tutaj ma poczucie obfitości, tak? W tym układzie. Głównie mówi o pieniądzach, o zysku, o zasobach i obfitości. Dostatek. Dostatek jest w tym układzie. Albo wybrała ta osoba ze względu na sprawy materialne, mogły przeważyć. Ale skoro też jest dwójka kielichów i tutaj flower spirit, czyli ta inspiracja, radość i to pojednanie, to wyglądałoby, że tak, że jest ta osoba szczęśliwa, mimo tej karty nie tutaj. Dopytamy sobie wahadła. Może wam jeszcze coś powiem o tej dwójce kielichów psychic, może chcielibyście coś posłuchać. Harmonia, romans, zdrowienie. Tu też jest w sumie zdrowienie tej osoby. Też może być transformacja, zdrowienie. I też zobowiązanie, tak jakby ta osoba chciała się zobowiązać wobec, albo się już zobowiązała wobec tej osoby, ok? Mówi karta o przejściu na poziom kolejny wzajemnych zobowiązań. Mogą być w małżeństwie te osoby, może być ta osoba, o którą pytacie, w małżeństwie z tą osobą. Na pewno jest tu związek, tak? Ale jest to również karta uzdrawiania. To dwójka kielichów tutaj, psychic. Przebaczenia. Więc może być tak, że tutaj jakieś przebaczenie miało miejsce, pojednanie i powrót do siebie, tak? I tu jest też to leczenie, ta transformacja w tych dwóch kartach. No i wyglądałoby na to, że jest tutaj ta harmonia w tym układzie. Mimo tej karty nie. Dobrze. Dopytamy ostatecznie wahadłem. Czy ta osoba jest szczęśliwa tutaj w tym układzie? Tak, tak jak myślałam.
Czy z tą osobą jest ta osoba, czy z tą osobą ta osoba pozostanie na dłużej? Czyli na razie jest szczęśliwa, ale ten układ najprawdopodobniej nie przetrwa jakoś przez dłuższy czas. Wróciła ta osoba do kogoś z przeszłości i jest szczęśliwa, ale jednak nie, widzicie, jest ta karta nie. Czyli nie, ma poczucie, że jest szczęśliwa, ale to tak czy inaczej nie przetrwa z jakichś przyczyn. Tak najprawdopodobniej będzie tutaj w tym układzie numer jeden, więc komu bardzo zależy na tej osobie, no to jedyna dobra wieść, tak, z tego układu, że ten układ nie przetrwa. Jeśli was to pocieszy w jakimś stopniu, ale jest ta osoba aktualnie szczęśliwa w tym układzie i przechodzi dużą transformację tutaj. Może na przykład wybrała ze względów finansowych, albo jest w tym układzie ze względów finansowych i może dlatego to na przykład nie do końca się powiedzie, tak? Bo jest to nie tutaj. Także ciekawe. Dajcie znać w jedynce, jak uważacie, jeżeli cokolwiek wiecie na ten temat. Oczywiście to jest czytanie ogólne, więc nie ze wszystkimi będzie rezonować. Dziękuję bardzo serdecznie i teraz mamy dwa. Może to być ktoś pod znaku Skorpiona, ta wasza osoba albo ta druga osoba, niekoniecznie, bo to nie mówi o znaku zodiaku, ale energii, ale też się tak może zdarzyć. Wiem, że któryś układów się tak zdarzyło, że wyszedł Skorpion i parę osób się odezwało, że są Skorpionami, albo ta druga osoba. I love you, Visa, powerful words. Flirt i cesarzowa. Więc wygląda tutaj na miłość, na spełnienie, na związek pełen namiętności, to co tutaj jest, bo mamy cesarzową i I love you, these are powerful words, czyli wygląda na to, że tu miłość, pasja jest i oddanie w tej sytuacji jest ten flirt, tak? Może być to również jakiś niezobowiązujący związek z tą osobą, skoro jest flirt. Może to być związek oparty tutaj głównie o to przyciąganie. O to przyciąganie i tutaj o tą namiętność. Mamy wypatruj znaku. Co oznacza, że jakiejś synchronizacji ta osoba może tutaj doświadczać z tą osobą w tym układzie. Albo może czekać na przykład na znak od tej osoby, też jeżeli nie jest z nią w bliskich, częstych kontaktach, może czekać na znak, ale mogą tu być jakieś po prostu synchronizacje, których ta osoba doświadcza w tym układzie. Tutaj jest dobrze zasiane ziarno, wierzę. Tutaj jest jakiś rodzaj czujności. Czujność i foks. Czyli może to być w Foksie wiara, dobry los tej osoby w tej sytuacji, ale może być jakaś manipulacja, czy jakieś oszustwo, czy jakieś kłamstwo w tym układzie z tą osobą. I czujność albo tej osoby, albo tej drugiej osoby. No jest ten skorpion też tak niezaciekawie, więc tak pół na pół. Bo tu są pięć ładnych kart i trzy takie lekko niepokojące. Zobaczymy. Ale list to również może być wiara w dobry los tej osoby w tym układzie. Zobaczymy tego skorpiona. Tak, pasja. Pasja. Pasja, pasja, miłość. No
kiedy skorpion nie jest w balansie, mówi o zazdrości, więc przyjąć na przykład, że nie jest tu w balansie, może być tu zazdrość w tym układzie tej osoby o tą trzecią albo odwrotnie, czy wzajemna. A kiedy jest w balansie, no to mówi o tej pasji, która tutaj jest. Ktoś może być również w znaku skorpiona w tym układzie. No jest ten lis. Więc tak jak mówiłam, albo wiara tutaj w dobry los w tej sytuacji, albo ktoś tutaj troszkę na przykład manipuluje, oszukuje i ktoś jest zazdrosny w tym układzie o kogoś, okej? Okay? Ale miłość, pasja, cesarzowa miłość, oddanie, pasja i te synchronizacje tutaj mogą być. Zajrzę może do Butterfly Garden. Ciekawość. Może być również ta pasja, ciekawość tej osoby, zaciekawienie tą drugą osobą. Ale też właśnie mówi o tej czujności, więc może być tutaj ta czujność, zazdrość, może być nieufność, na przykład kogoś w tym układzie do kogoś trudno mi powiedzieć, czy waszej osoby do tej osoby, czy tej osoby do waszej osoby, ale czujność, nieufność może być, bo jest tutaj ten lis i ta zazdrość w tym układzie, ale dużo pasji jest w tym układzie i namiętności. Mówi o czujności, obserwacji, więc ktoś komuś się tutaj w tym układzie bacznie przygląda i może być ten brak zaufania, ale też może być ta pasja równie dobrze i dobrze zasiane ziarna, tak? Dobrze, to dopytujemy, czy... Sekundkę. Którą tu pytacie, jest tu szczęśliwa w tym układzie? Nie. Aha. Okej, czyli tu jest jakiś układ niezbyt zobowiązujący. Tu jest taka sytuacja, aha, dlatego już teraz zrozumiałam, dlaczego tu jest tu I love you i ten skorpion. To tu jest taka sytuacja, że tutaj jest namiętność, flirt. Ktoś w tym układzie nie podchodzi zobowiązująco. Na przykład ta wasza osoba może tu podchodzić niezbyt zobowiązująco, a ta druga osoba chciałaby usłyszeć to kocham cię i być może nie usłyszała. Dlatego tu jest ta czujność tej osoby i ta zazdrość w tym układzie i ktoś się tutaj wymiguje, tak, od tego I love you. I ktoś tutaj kogoś już oszukuje w tym układzie. Nie jest to taki szczery ten układ, dlatego jest ten skorpion. Więc skoro ta wasza osoba tu nie czuje się szczęśliwa, to może być na przykład zazdrosna o tą osobę, albo tamta druga osoba zazdrosna o nią, bo ktoś tutaj troszkę wymiguje się i oszukuje najprawdopodobniej. Dlatego tu jest tu to I love you, bo ktoś by chciał to tutaj usłyszeć, albo ta wasza osoba, albo... Więc to nie jest jakiś zobowiązujący, moim zdaniem, związek i czegoś tu brakuje, tego zaufania. No ktoś tutaj trochę kłamie i oszukuje w tym układzie. Najprawdopodobniej ta druga osoba, tak? Skoro ta wasza osoba tutaj nie jest szczęśliwa. I czy ten układ przetrwa? Czy ta wasza osoba będzie z tą osobą? Nie. Czyli nie jest szczęśliwa i nie będzie, ponieważ nie ufa, bacznie obserwuje tą drugą osobę i tutaj jakiś element zazdrości, nieufności i oszustwa
tym układzie może być. Dajcie znać, jak uważacie, w zależności na ile dobrze znacie sytuację, prawda? Czy domyślacie się? Dziękuję. Więc kto ma nadzieję, no to myślę, że tutaj w układzie numer 2 będzie zadowolony. To ma nadzieję, że ta osoba może do niego wrócić. I 3. Tu też są sprzeczne energie. Jest odpuść, co może oznaczać, że nie do końca jest ten związek zdrowy i gwarantujący spełnienie dla tej osoby, albo ta osoba tu próbuje bardzo kontrolować tą drugą stronę. Czyli ta wasza strona może kontrolować, albo ta druga strona może tu kontrolować, dlatego jest odpuść. Czakra korony może być różne możliwości, albo ktoś tutaj jest uduchowiony, wierzący, albo ktoś ma tu w tym układzie dużo wiary w tą sytuację. I to są jakieś początki, bo jest nowa miłość. Więc to są jakieś początki i może być tak, że czuje się ta osoba tutaj bezpiecznie, jest poczucie bezpieczeństwa albo chce tej stabilizacji, tak? Bo tutaj jest też protectiveness, czyli ta druga osoba może być na przykład osobą, która posiada dzieci, która ma dzieci, opiekuje się dziećmi. Może tak być, ale może być również tak, że chce ta osoba tej stabilizacji z tą drugą osobą i chce założyć gniazdo. Albo ma już to gniazdo. Z tym, że ktoś tutaj nie do końca w tym układzie czuje się wysłuchany i rozumiany przez tą drugą osobę. Albo ta wasza osoba, albo ta druga osoba, bo mamy listen with your heart. You are listening, but need to hear with a loving heart. Czyli ktoś ma poczucie, że nie jest rozumiany, wysłuchany w tym układzie. Ktoś może puszczać czyjeś uwagi mimo uszu i czyjeś serce tu może być zamknięte, ale tu są generalnie ładne karty, tylko jest to odpuść. Zajrzymy sobie może do protectiveness. Macierzyństwo, tak? Więc może być tak, że jeśli jest to kobieta, to ta kobieta ma dzieci, ale też może mówić, że ta wasza osoba tutaj pielęgnuje tą relację i jest takim obrońcą, tym bardziej, że też jest bear dla tej osoby, obrońcą. Też mówi o inkubacji. Jest matką, więc ta osoba może być matką albo ojcem, ta trzecia osoba, mamy macierzyństwo, opieka nad dziećmi, ok, czyli ta osoba może mieć dzieci, ta trzecia osoba, ale druga możliwość jest taka, że ta wasza osoba chce z tą osobą tego gniazda, tych dzieci, tej stabilizacji albo już to ma i tu też jest obrońca, tu też jest obrońca i jest dom. Dwa razy ta stabilizacja, tak? Czyli tu coś jest na rzeczy, ale też jest odpuść. Zaraz zobaczymy sobie tego bear. To jest coś świeżego, to są jakieś początki, bo tu jest bear, czyli to jest zaczynanie od początku, tak jak miś budzi się po zimie, albo zaczynają od nowa, albo to są jakieś początki znajomości, albo już znali się wcześniej, tam się rozstali i znowu zaczynają od nowa w misiu. Też mówi o potrzebie wzrostu. Może być tak, że ma ta osoba potrzebę wzrostu tej relacji rozwoju i ma tutaj tą wiarę w to. A kiedy nie jest w balansie miś, może być tak, że jakieś poczucie ciężaru tu ma,
Dlatego jest odpuść i wycofanie się. Ale wszystko to bardziej wygląda, jakby było w balansie, czyli stabilizacja, wzrost, macierzyństwo, prawda, gniazdo. Albo tworzą rodzinę, albo chcą tworzyć, albo ta osoba, ktoś z tych osób w tym układzie opiekuje się dziećmi, albo chcą założyć tu to gniazdo, bo też jest dom, tak? Więc mogą mieszkać razem, albo chcieć zamieszkać razem, albo kupić dom czy mieszkanie. Jedyna niepokojąca rzecz, jaka tu jest, to jest listen with your heart, czyli ktoś nie czuje się tutaj rozumiany w tym układzie i wysłuchany, i czyjeś serce tu może być zamknięte. Więc miś albo poczucie ciężaru, albo te początki, zaczynanie od nowa, czyli początki znajomości. Może to są jakieś początki, są tu jakieś trudności na razie tej sytuacji. Może być potrzeba kontroli kogoś w tym układzie, dlatego jest odpuść. A może ten związek jest dla kogoś tutaj niezdrowy i niegwarantujący dokładne spełnienia, ale tak naprawdę jest tutaj dużo też tych ładnych kart. Przyjąć, że one są wszystkie w balansie. Zajrzę sobie może jeszcze do uruzu. Zwycięskie wychodzenie z konfliktów poprawia zdrowie, głębokie osadzenie w świecie materialnym. Czyli ktoś w tym układzie może być osobą taką twardo stąpającą po ziemi, która lubi bezpieczeństwo, bezpieczeństwo materialne, ale też osadzenie w świecie materialnym, czyli albo jest ta relacja osadzona w świecie materialnym, albo ktoś się chce osadzić w tym świecie materialnym. Tak? Też mówi o szczęściu i odwadze, jeśli jest w balansie. Tu jest dużo tych takich kart świadczących o stabilizacji domu, prawda? Stabilizacja, stabilizacja, obrońca i to macierzyństwo. Albo tworzą rodzinę, albo chcą tworzyć, czy ktoś z nich chce tworzyć i jest to wiara. Jedynie tutaj te dwie karty, tak? Zobaczymy. Czy ta osoba jest szczęśliwa z tą osobą w tym układzie? Tak? A czy będą? Będą dłużej? Będą w tym układzie? Czyli dlatego jest to odpuść. Czyli jest to osoba szczęśliwa, ale czegoś, jakiegoś elementu tutaj brakuje, tak? Może być ktoś zbyt kontrolujący w tym układzie i kogoś serce tutaj jest zamknięte i ktoś może być nie do końca zadowolony, czyli wtedy miś może być nie do końca w balansie, czyli to poczucie ciężaru w tej sytuacji. Mogą to być jakieś początki i na razie ta osoba jest szczęśliwa, a jednak po czasie się okaże, że no może nie do końca jest tu jakieś dopasowanie w tym układzie. No tak tutaj wyszło, jeśli to jest dla was jakaś pociecha, że ta osoba najprawdopodobniej mimo tych stabilnych tutaj kart nie będzie, to może być właśnie osoba, która się opiekuje dziećmi, ta trzecia osoba. Albo mogą być te dążenia do stabilizacji, ale jakiegoś elementu tutaj brakuje. Ktoś na przykład jest za bardzo kontrolujący w tym układzie. Najprawdopodobniej to są jakieś początki. No tak tutaj wyszło. Dzięki wam bardzo serdeczne. Dajcie znać, jak uważacie, na ile znacie tą osobę i w ogóle sytuację, prawda, czy w ogóle możecie coś stwierdzić. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Cześć i papa.